Bardzo się cieszę, że jest mi dane jako pierwszemu złożyć gratulacje księdzu arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi z racji dzisiejszej nagrody księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Myślę, że wielu będzie takich, którzy potrafią i będą chcieli później jeszcze to wszystko dopełnić. Ja chciałem zwrócić uwagę na swoistą oczywistość tej nagrody przyznanej nie tylko w sensie zgodności ze statutem Fundacji Solidarna Wieś, ale także w tym znaczeniu, że jakby istota tej nagrody za to wszystko, co się wiąże z ogrodnictwem, rolnictwem, hodowlą roślin, jakby przenika i przeszywa wszystkie wymiary osoby i działalności dzisiejszego laureata. Dlatego ośmielam sobie pozwolić na to, żeby jakby dopowiedzieć te niektóre wymiary, ponieważ precyzja uzasadnienia nagrody w sensie skierowania jej ku temu wymiarowi rolniczemu, ogrodniczemu była tak duża, że w jakimś sensie przysłoniła tę bogatą, wielką osobowość i rozmaite etapy życia naszego jubilata, który się pokazuje jako człowiek wielki, jako człowiek wielowymiarowy i człowiek, który w każdej dziedzinie, która zostaje mu powierzona przez społeczeństwo czy przez Kościół, potrafi wykorzystać wszystkie elementy doświadczenia życiowego. Więc króciuteńko przywołuję tylko ten okres oczywiście, który nastąpił po okresie rodzinnym, trudnym, wojennym, a więc okres formacji i okres krótkiej, ale przecież pracy jako lekarza, którą potem kontynuował w różnych wymiarach swojego życia. Drugi wymiar osoby i działalności laureata to jest ćwierć wieku, które poświęcił pracy misyjnej, gdzie połączyło się i rolnictwo z jakąś troską o kulturę właśnie w tamtym terenie afrykańskim, ale także to wykształcenie medyczne, bo był lekarzem i nie wiadomo kim jeszcze tam. Później praca dla dobra Kościoła powszechnego, najpierw Palotyni, Francja, potem Rzym, Stolica Apostolska, jedna z najważniejszych kongregacji ewangelizacji narodów. Wreszcie Praga, czyli kontynuacja posługi biskupiej tutaj i wreszcie ta misja specjalna. Nie brzmi to wcale groźnie, tak jak mówimy o misjach specjalnych, ale niezwykle ważna kościelnie misja, którą pełni teraz w Medjugorje. Dlatego jakby ośmielam się, nie burząc porządku uzasadnienia nagrody, te wszystkie wymiary podłączyć pod te trzy kłosy, które są symbolem tego, czego są symbolem, ale także tego bogactwa życia, działalności laureata. Księże arcybiskupie Henryku, przyjacielu drogi, gratuluję i jeszcze życzę następnych nagród, bo na pewno na nie zasługujesz.